Utworze Wrzesień używam trzech burdonów granych na skrzydłówce. To jest ta skrzydłówka. W tym oryginalnym studyjnym nagraniu jeden jest spowolniony i przestrojony o oktawę w dół. Tutaj w takim wykonaniu na żywo przestrajam go używając harmonizera. I wszystkie te burdony przechodzą przez szereg efektów, z których pierwszym i najważniejszym jest delay, który jest zrobiony w maksie. To jest delay, który zmienia czas odbicia raz na jakiś czas w sposób losowy, żeby osiągnąć taki efekt rozedrgania i powtarzania tego dźwięku, ale bez poczucia rytmiczności. Później po tym delayu dźwięk wchodzi na wzmacniacz i dalej jest przetwarzany przez efekty gitarowe. Pierwszym jest ten multi-efekt, w którym używam efektu, znowu z takim długo, gęsto wybrzmiewającym delayem efektu, który tutaj jest opisany jako widno, bo po raz pierwszy użyłem go w naszym coverze Drogi za widnokres i tak już ten preset został. Dalej mamy zwykły pogłos. No i tu, kiedy gram to na żywo solo, używam loopera, żeby zapętlać te burdony. Burdon przechodzący przez te wszystkie efekty brzmi tak. Albo gdyby użyć opcji z oktawerem, czy też harmonizerem, przestrajaczem. Jest jeszcze szereg innych efektów granych na tym instrumencie i na odmyśli w Szczonym Rogu, ale to na inną okazję opowieść.